zorganizowana z Poznania, gdzie jest parę dziesiąt osób, które zajmuje się organizowaniem takich imprez lekko z fetyszem. I właśnie jestem ulubionym fotografem, robię mi zdjęcia, bardzo miło. Czy się inspiruje czymś? Niczym. Poza kobiecym ciałem. Kobiece ciało jest inspirujące. Dla mnie tak. A na tych zdjęciach to jest kilka osób, jedna sesja, kilka sesji. Jak to wygląda technicznie? Tu jest powieszone 20 zdjęć. 20-21. 21 to tak naprawdę jest paręnaście dziewczyn. Dziewczyn, kobiet, różnych. Zresztą tak naprawdę wybranie 21 zdjęć na taką wystawę to jest dosyć trudna sprawa, ponieważ ja tych zdjęć mam parę tysięcy. Więc no, trochę to zajmuje czasu. Aczkolwiek, no, tak, na przykład te trzy zdjęcia to w sumie jest jedna dziewczyna, tak? To jest akurat jeden przykład, ale na przykład to, czy to też są post, inne osoby, tam też wiszą inne osoby. Czym się pan kierował, wybierając te zdjęcia z tych kilku tysięcy? Tym, żeby nie powtarzały się części ciała. A to zdjęcie, które przed chwilą pan odsłonił, takie najbardziej kontrowersyjne? Nie, dla mnie to właśnie nie jest kontrowersyjne zdjęcie. Dla mnie to jest po prostu mierzenie się z tematem, który może dla niektórych jest kontrowersyjny. Aczkolwiek ja wychodzę z założenia, że ludzie na krzyżu zginęło w starożytnym Rzymie wiele, wiele tysięcy i w tym też kobiet, więc tutaj raczej nie sądzę, żeby to była jakakolwiek kontrowersja. Zmierzyłem się z tematem, żeby to ładnie pokazać. Żeby pokazać właśnie ten motyw w taki sposób, żeby każdy, kto już spojrzy na to zdjęcie, nie będzie o nim słyszał, tylko na nie spojrzy, żeby wiedział, że to nie jest nic obrażającego. Jak tutaj się patrzę na te zdjęcia, to one wszystkie są, to są tylko części ciała, nie, tak. Nie całe postacie. To takie specjalne, czy tak, tak to ktoś jest, sobie życzy? Nie, to jest specjalnie. To tak naprawdę ten cały nurt, który tutaj jest pokazany, to w sumie jest, można powiedzieć, nurt, tak jak są akty inaczej. Zdjęcia dzielą się na jakieś poszczególne części, prawda? Są pejzaże, są portrety. Tak samo akty dzielą się też na akty pełnopostaciowe, tak jak właśnie to z dziewczyną na krzyżu, jak i na takie, które nazywają się bodyscape, czyli pejzaże ciała. No tak jak pan mówi, nie brakuje osób, które chcą mieć takie zdjęcia, znaczy kobiet. Mężczyzn też. Znaczy, czy nie brakuje? No, ja z punktu widzenia artysty zawsze mam jedno. Pokazywanie części ciała wprowadza tajemniczość w te zdjęcia, prawda? One nie są bezpośrednie, nie są wulgarne. Są właśnie takie, nad którymi trzeba stanąć i się zastanowić. O to chodziło, żeby widz, oglądając te zdjęcia, mógł się nad tym zastanawiać, pomyśleć. Tak, chodziło o to, żeby mógł się zastanowić, żeby mógł poszukać w danym zdjęciu, pomimo tego, że to zdjęcie ma już jakąś kompozycję, jakiś kart, żeby on mógł poszukać w nim jakiejś części, która do niego przemawia. Od ilu lat pan się zajmuje fotografią? Dobrych 20. Pierwszy raz wystawa w Koninie? W Koninie, tak. To zapraszamy częściej.